To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o leczeniu dzieci chorych na raka, o tym, co poza samą diagnozą jest źródłem stresu dla pacjentów i rodziców, czyli o tym, co warto poprawić w polskich szpitalach. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, Kasia Staszak. Dziś gościnią podcastu 8:10 jest Anna Apel, prezeska Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Fundacja, którą Pani kieruje, finansuje drogie leki, rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny. To z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, czyli jeden z najnowocześniejszych w Polsce szpitali dla dzieci chorych na raka. Raka leczy się długo. Fundacja przez wiele miesięcy opiekuje się konkretnymi dziećmi i ich bliskimi. A rodziny potrzebują takiego wsparcia, bo do ciągłego strachu o życie dziecka wciąż dochodzi mnóstwo problemów. Co można w naszym systemie zdrowia poprawić, by tych szpitalnych stresów było mniej? Przede wszystkim opieka psychologa i pedagoga na oddziale szpitalnym. Jest ona kluczowa. Tak jak Pani wspomniała, choroba nowotworowa jest chorobą trwającą latami. Z perspektywy rodziców i tego wsparcia psychologicznego jest kilka takich ważnych momentów. Pierwszy ten etap to jest oczywiście moment diagnozy, kiedy rodzice dowiadują się, że ich dziecko ma nowotwór. I to jest taki moment, który zmienia życie rodziny właściwie w jednej chwili. Bardzo często rodzice z tej pierwszej rozmowy medycznej nie pamiętają nic. Ona nawet potrafi trwać ponad godzinę, natomiast szok, niedowierzanie, lęk i strach są tak silne, że rodzice mają trudność z powtórzeniem nawet tego, co wynieśli z tej rozmowy. Dlatego tak ważna jest obecność psychologa przy rozmowie medycznej, który później wprowadza rodziców w tę przestrzeń szpitala i też prowadzi, i to jest ważne szczególnie na początku choroby, tak zwaną psychoedukację. W ramach tej psychoedukacji psycholog pomaga zrozumieć rodzinie, co się zmienia i jak może teraz wyglądać ich życie, pomaga im na nowo zdefiniować rolę. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie rodzina z dwójką dzieci dowiaduje się, że jedno z dzieci jest chore na nowotwór. Co się wtedy dzieje? Mama lub tata, różnie to bywa, musi zrezygnować z pracy, aby być z tym dzieckiem na oddziale szpitalnym. Pierwsze hospitalizacje potrafią nawet trwać do wielu, wielu miesięcy i są cyklicznie powtarzane. Czyli moment diagnozy jest tak naprawdę też tym momentem, w którym rodzice tracą stabilność finansową i do tego szoku, do tych trudności, z którymi będą się mierzyć, dochodzą problemy też finansowe. Z perspektywy dziecka, które nie jest chore, choroba brata lub siostry też jest ogromnym stresem. Oczywiście dzieci są informowane, że brat, siostra są chorzy, że leżą w szpitalu, ale dla nich ten brak kontaktu z tym rodzicem, który akurat jest hospitalizowanym dzieckiem na co dzień, powoduje, że z perspektywy takiego małego człowieka ta choroba brata lub siostry jest de facto takim rozpadem rodziny. I tu jest bardzo ważna rola psychologa, żeby pokazać temu rodzicowi, który zostaje z dzieckiem, zdrowym dzieckiem w domu, jak sobie na nowo zorganizować życie. Po prostu jak zorganizować swoją pracę, jak zorganizować dziecku szkołę, jak zorganizować opiekę. Często też to, czego doświadcza rodzina w chorobie nowotworowej dziecka, że to najbliższe otoczenie, nawet rodzinne, takiej dalszej rodziny, cioć, wujków, jest tak też przytłoczonych chorobą nowotworową, że nie wiedzą, jak w danej sytuacji się zachować. Często też rodziny doświadczają takiej alienacji społecznej, bo jak prowadzić z rodzicem rozmowę na temat tego, że jego dziecko jest ciężko chore. I to jest taki moment, w którym to otoczenie rodziny też trochę odchodzi od tych bliskich relacji, właśnie wtedy, kiedy ten rodzic, jeden i drugi tak naprawdę, potrzebuje bardzo dużego wsparcia. Dlaczego ja też ten akcent kładę na rodziców? Bo my w fundacji mówimy, że kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina. I jakby choroba nowotworowa nie dotyczy tylko tego chorego, cierpiącego dziecka, ale tego rodzica, który z nim zostaje w szpitalu. Myślę, że pandemia nam wszystkim pokazała, jak trudno jest wytrwać
w jednym miejscu bez kontaktów społecznych, bez tych interakcji, które są dla nas tak ważne. A w momencie, kiedy ta hospitalizacja następuje, trwa wiele miesięcy, 16-metrowy pokój szpitalny i codzienność obcowania z chorobą, a jednocześnie to ogromne rozdarcie, że w domu jest zdrowe dziecko, że jest też współmałżonek, który przejmuje na siebie rolę tak naprawdę obojga rodziców i to, co jest ważne też wtedy w takim systemie wsparcia społecznego, żeby ten sąsiad, przyjaciel, ktoś inny z rodziny powiedział, co ja mogę dla ciebie zrobić. Zadał wprost to pytanie i nie bał się go. Czasem nawet ugotowanie zupy czy zrobienie zakupów jest ogromnym wsparciem dla rodziny. Powiedziałabym, że to jest ten pierwszy taki moment, że z jednej strony istotne jest to wsparcie społeczne, środowiskowe, które może dostać rodzina, ale też i ogromnie ważne jest wsparcie w szpitalu ze strony psychologa. Nasi psychologowie fundacyjni mówią, że 60% rodzin ma w pełne zasoby, żeby sobie poradzić z przejściem przez chorobę nowotworową dziecka, ale kluczowe jest, żeby w tych pierwszych momentach, kiedy ta diagnoza powstanie, wytłumaczyć rodzinie i trochę nauczyć ich żyć w tej chorobie, dopóki też ten pierwszy szok nie minie. Co jest jeszcze potrzebne? Potrzebni są pedagodzy i to myślę, że jest taki zawód, który kojarzy się w większości z nas, z panią ze szkoły. Oczywiście w każdym szpitalu też działa szkoła przyszpitalna, natomiast z perspektywy dziecka ta rola pedagoga szpitalnego jest kluczowa, ponieważ to on jest najczęściej w interakcji z dzieckiem i prowadzi zajęcia w taki sposób, które później po zakończeniu choroby, a wszyscy mamy nadzieję, że tak właśnie będzie, że ta choroba się zakończy i dziecko kiedyś wróci do swojej społeczności szkolnej, że pozwala temu dziecku nadal się rozwijać. To, co nasi pedagodzy czasami pokazują, że nawet dziecko, które w jakiś szczególny sposób wybija się ponad przeciętność, jeśli chodzi o swój rozwój względem rówieśników, po zakończeniu choroby nowotworowej, często jest na dużo niższym poziomie. Często też wracając do szkoły, mierzy się z różnymi wyzwaniami, z problemami z pamięcią, z koncentracją. To dziecko wymaga wtedy, i myślę, że to jest jakby kolejny wymiar tych wyzwań takich systemowych, odpowiedniego wsparcia w szkole, zarówno w tych momentach, kiedy wraca do swojej społeczności pomiędzy poszczególnymi cyklami chemii, jak i wtedy, kiedy kończy leczenie. Jakby kontynuując wątek tego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, dlaczego ono jest też tak istotne, ponieważ dzieci kończąc też i wychodząc z nowotworu bardzo często mierzą się z wieloma wyzwaniami właśnie psychicznymi. To jest lęk, poczucie zagrożenia, pojawiają się depresje, trudności z reintegracją ze swoją grupą rówieśniczą. Z jednej strony jest to problem trudności w nauce i odstawania trochę od rówieśników, a z drugiej strony to, co choroba robi z dzieckiem, czy ono jest nadmiernie dojrzałe emocjonalnie i też trudno mu nawiązać kontakt ze swoimi rówieśnikami. To jest to spektrum, takie powiedziałabym, pomiędzy diagnozą a zakończeniem choroby. Ale jeszcze w trakcie leczenia jest też wiele wyzwań, z którymi mierzy się rodzina. Czasem chemia, leczenie idzie dobrze, ale zdarzają się też przypadki, że dziecko nie reaguje na to leczenie, że nowotwór postępuje, że powraca nowotwór ze zdwojoną siłą. I to też jest kluczowa rola psychologa, już mniej psychoedukacyjna, bardziej taka interwencyjna, żeby pomóc rodzinie odnaleźć się. My mamy też w fundacji taką akcję, którą w ubiegłym roku zrealizowaliśmy po raz pierwszy. Ona mówiła, mama ma siłę, tata ma siłę i realizowaliśmy ją po to, żeby zwrócić uwagę na wyzwania rodziny, która mierzy się z chorobą nowotworową dziecka, pokazując, że świat dziecka, rodziców, opiekunów, kiedy mierzą się z nowotworem, staje na głowie. I tak samo jak lecimy samolotem i stewardesa mówi nam, że w momencie wypadku trzeba najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem dziecku. Tak samo my też w fundacji dużą wagę przywiązujemy do wsparcia rodziców po to, aby oni też mogli potem
lepiej wspierać swoje dzieci w chorobie nowotworowej. W ramach tej kampanii właśnie Mama, Tata ma siłę, zbieramy co roku fundusze na to, żeby zapewnić rodzicom w szpitalu masaże, zajęcia z jogi, grupy wsparcia. To też jest niezwykle ważne w szpitalach, żeby umożliwić rodzicom taką przestrzeń, w której się spotkają i będą mogli nawzajem między sobą powiedzieć o tym, co jest trudne, jak sobie z tym radzą. Co jest dodatkowo potrzebne, żeby taki rodzic mógł wyjść ze sali szpitalnej i zostawić w niej dziecko, potrzebny jest wolontariusz. W naszej fundacji jest ponad 60 wolontariuszy, część z nich jest wolontariuszami tak zwanymi akcyjnymi, pomagają nam zbierać środki na różnego rodzaju eventach, ale są też tak zwani wolontariusze oddziałowi. I to są wolontariusze, którzy po prostu wspierają też pedagogów i psychologów, przeciwdziałając nudzie szpitalnej, z którym mierzą się dzieci, organizując zajęcia z rysowania, kolorowania, ze śpiewania. Zresztą w naszej fundacji prowadzimy też dla dzieci muzykoterapię i staramy się pomóc rodzinie wielowymiarowo przejść przez te różne etapy choroby. Natomiast gdybym miała to podsumować, powiedziałabym, że poza personelem medycznym, to co jest tak bardzo ważne w szpitalach onkologii, hematologii dziecięcej, to przede wszystkim psycholodzy, pedagodzy i wolontariusze, bo to jest ta społeczność, która na co dzień daje dzieciom i ich rodzinom siłę do walki. Czy leczenie onkologiczne dzieci w Polsce różni się dziś bardzo od tego, co oferują szpitale w krajach zachodniej Europy? Nie. Leczenie w Polsce jest na poziomie europejskim. Mamy naprawdę wspaniałych lekarzy, których wiedza jest i zresztą same protokoły medyczne, które stosowane są w Polsce do leczenia różnych rodzajów nowotworów, są na europejskim poziomie. To, co być może jest wyzwaniem, to środki finansowe na rozwój tych szpitali. To są środki na wyposażenie klinik, na to, żeby one spełniały ten standard europejski nie tylko w zakresie wsparcia medycznego, ale również takiej infrastruktury szpitalnej, sali szpitalnych. To jak wspomniałam, że jeden z rodziców rezygnując z pracy spędza z dzieckiem w szpitalu każdy dzień. Ten rodzic też w tym szpitalu potrzebuje łóżko, na którym będzie mógł się położyć, żeby towarzyszyć dziecku. To jest też kwestia, ale myślę, że to jest również taka szansa dla wolontariatu firmowego, pracowniczego, żeby przyjść i odmalować salę dzieciom w szpitalu, żeby uczynić tą przestrzeń, w której dziecko się leczy, bardziej przyjazną małemu człowiekowi. 30 lat temu sama była pani pacjentką Wrocławskiej Kliniki Onkologii Dziecięcej. Gdy spotyka nas coś tak przykrego, trudnego, często chcemy jak najszybciej odciąć się od tego doświadczenia, zapomnieć o nim, a u pani jest inaczej. Pani codzienność to kontakt z dziećmi chorymi na raka. Myślę, że będąc ozdrowieńcem, można swoją energię spożytkować w wielu wymiarach. Na pewno to szczęśliwe zakończenie leczenia onkologicznego. Z jednej strony uskrzydla, z drugiej strony jest też wyzwaniem zmagania się z wieloma wyzwaniami, o których już wspomniałam. Ja lubię koncentrować się w życiu na działaniu i to, co jest taką moją też wewnętrzną motywacją i mam nadzieję też taką wspólną myślą w działaniu dla wszystkich pracowników naszej fundacji, to to, żebyśmy ukierunkowali nasze myśli i działania na to, żeby wyleczyć wszystkie dzieci z nowotworów. Kiedy, tak jak pani wspomniała, 30 lat temu byłam pacjentką szpitala kliniki onkologicznej, wówczas udawało się uratować troje, czworo dzieci na 10. Dziś tych dzieci jest 8, a to, na czym my koncentrujemy się w naszym działaniu, to żeby udało się uratować, i to jest wizja też naszej fundacji, żeby można było uratować wszystkie dzieci chore onkologicznie, żeby to się wydarzyło w najbliższych latach. Będziemy finansować między innymi badania naukowe, wspierając polskich lekarzy w opracowywaniu takich metod leczenia, które będą zwiększały szanse dzieci na przeżycie, ale też i budujemy w tym wymiarze partnerstwa z międzynarodowymi europejskimi organizacjami, również zrzeszającymi lekarzy, którzy też podkreślają, że dzisiejszy postęp w medycynie daje niesamowite rezultaty, jeśli chodzi o wyleczalność i tych dzieci będzie coraz więcej i my na tym, gdybym miała tak powiedzieć globalnie,
ewentualnie będziemy też koncentrować nasze wysiłki w najbliższych latach. Podkreśla Pani, że zaangażowanie lekarzy jest ogromne, że te schematy leczenia stosowane w Polsce są takie same jak na zachodzie Europy, a jednak są takie braki. Wydaje się, że momentami nasz system ochrony zdrowia porzuca te dzieci, nawet już po zakończeniu leczenia, kiedy potrzebna jest rehabilitacja, właśnie wsparcie psychologiczne, często może protezy nowoczesne, jakieś inne sprzęty medyczne. I tutaj, czy można to jakoś poprawić? Czy Państwo apelujecie do rządzących, żeby zauważyli te potrzeby? Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzimy takie rzecznictwo. Natomiast mam też świadomość tego, że rozwiązanie problemów onkologii dziecięcej w Polsce wymaga współpracy sektora i do tego potrzebna jest i ta strona publiczna, rządowa, potrzebna jest strona społeczna, ale też i potrzebny jest biznes do tego, żeby wspierać się i finansować te nowoczesne rozwiązania. To, ja myślę, co nie zmieniło się przez te wszystkie lata i co napawa dużą radością, to kiedy ja chorowałam, brakowało sprzętu, brakowało wiedzy, dopiero ta onkologia zaczęła się w Polsce rozwijać na takim poziomie, na którym jest dziś. Natomiast przez te wszystkie lata nie zmieniło się zaangażowanie lekarzy i ono nadal jest bardzo duże. Natomiast dla rodziny taki moment krytyczny to jest zakończenie leczenia i uzyskania przez dziecka statusu ozdrowieńca. I tu bym powiedziała, jest nadal bardzo duże wyzwanie zarówno po stronie organizacji pozarządowych, jak i całego systemu zdrowia, żeby zapewnić się tym dzieciom długofalową opiekę ozdrowieńczą. Kiedyś nie było to takim wyzwaniem, ponieważ było mniej dzieci uratowanych z nowotworu. Teraz ta liczba rośnie w skali Europy, to jest około 300 tysięcy ozdrowieńców. 8 na 10 dzieci udaje się dziś uratować i to 8 dzieci, kończąc chorobę nowotworową, tak naprawdę powinno nadal dbać o swoje zdrowie poprzez cykliczne kontrole medyczne. W następstwie leczenia choroby nowotworowej pojawia się też wiele powikłań, wiele wyzwań. Część dzieci powinna mieć systematyczną kontrolę neurologiczną, kardiologiczną, endokrynologiczną. Natomiast nie wszyscy lekarze specjaliści są przygotowani do tego, żeby konsultować dziecko, które w przeszłości było leczone onkologicznie. I na tym też nasza fundacja w najbliższych latach będzie koncentrowała swoją energię, zasoby i doświadczenie, żeby wspólnie ze środowiskiem medycznym, które do tego projektu udało nam się zaprosić, wypracować standardy długofalowej opieki ozdrowieńczej, zarówno od strony medycznej, jak i też wsparcia psychologicznego, to o czym wcześniej wspomniałam. Część dzieci, kończąc chorobę nowotworową, zmaga się z lękiem, z depresją, z obniżonym poczuciem własnej wartości, a jednocześnie musi kontynuować też kontrolować swoje zdrowie, robić te bilansy zdrowia, a naszym celem w tym obszarze jest to, żeby na poziomie każdego województwa utworzyć takie miejsce, taką przychodnię, do której będą mogli zgłaszać się ozdrowieńcy i jednego dnia wykonywać wszystkie niezbędne badania i konsultacje ze specjalistami, którzy będą wyposażeni w odpowiednią wiedzę do tego, jak z takim ozdrowieńcem postępować. To jest jeden z naszych kierunków działań strategicznych fundacji i też takie, powiedziałabym, całościowe spojrzenie, że chcemy towarzyszyć dziecku i jego rodzinie w chorobie nowotworowej od momentu diagnozy poprzez cały proces leczenia i wspierać też po zakończeniu leczenia, kiedy szczęśliwie udaje się uzyskać ten status ozdrowieńca. Gdy pani była chorującą dziewczynką, nie było we Wrocławiu jeszcze tego przyjaznego budynku Przylądka Nadziei. Był to pomysł fundacji. Wiele osób uważało, że wybudowanie takiej kliniki się nie uda, a po takim projekcie łatwiej uwierzyć w pomysły fundacji. Gdyby pani mogła zadbać dziś o wszystkie dzieci chore na raka w Polsce, chore teraz i w niedalekiej przyszłości, czego by pani dla nich najbardziej chciała? Najbardziej chciałabym tego, żeby w każdym szpitalu onkologicznym działał zespół psychologów i pedagogów.
który na co dzień wspierałby rodzinę. To jest dla mnie bardzo ważne i myślę też pewnym wyzwaniem, z którym dziś się mierzy onkologia dziecięca. To, czego i na czym my też koncentrujemy już dziś nasze projekty i działania, to jest rozwój wiedzy medycznej i badania naukowe, jak chociażby takie, które prowadzi profesor Młynarski z Łodzi, dzięki wsparciu finansowemu też naszej fundacji. To są badania przesiewowe, żeby sprawdzić, na ile dziecko ma na przykład wrodzone choroby genetyczne, które utrudniają wyleczenie dziecka, na ile dziecko, które dziś leczy się, ma predyspozycję do wystąpienia kolejnego nowotworu w przyszłości. Więc nawet nie tylko bym powiedziała, że jest to moim marzeniem, ale też jest to konkretne działanie, które my jako fundacja mamy zaplanowane na najbliższe lata, czyli wspierać rozwój wiedzy badań medycznych w takim kierunku, żeby nowotwór był chorobą wyleczalną. W 100%. I żebyśmy mieli jak najwięcej ozdrowieńców. Jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć w tych wszystkich wyzwaniach, w zapewnieniu opieki psychologicznej, pedagogicznej, we wsparciu finansowym rodziny, w zakupie nierefundowanych leków, ale też i w organizacji warsztatów dla dzieci w klinikach onkologii, hematologii dziecięcej, to zachęcam do przekazania 1,5% na rzecz fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Też zachęcamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Anna Apel, prezeska Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Żegna się Kasia Staszak. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.